Mamet czy Adamek? Dwie ikony. Ciężko jest któremuś z nich tak mocniej kibicować, ale no myślę, że Tomasz Adamek na punkty. Okej, czyli Mamet nie zaskoczy? No, ciężko będzie. Duże rękawice, boks. To jest coś, co Tomek robi przez całe życie, jego rzemiosło, także myślę, że nawet lepiej dla sportu będzie, jeżeli wygra Tomek Adamek. A boksowałeś kiedyś z pięściarzem? Miałeś, jakby masz porównanie tak, zawodnika tak, MMA? Tak, boksowałem, ale na pewno nie z tej klasy pięściarza. Boksowałem, ale myślę, że to jest taki poziom, taka liga, że mimo tego wieku może być bardzo ciężko Ahmedowi no przejść to po prostu. No jednak uważam, że na punkty po prostu Adamek wygra. To jeszcze ostatnie pytanie od Akopa. Co to k***a jest? 300 kalorii cały kubek. Także grzech byłoby nie zjeść. Pochwal się, jakie ty jadłeś. Adi już nie śpi. Mamet czy Adamek? Myślę, że Adamek. Tyle. Out cold. Patryk, co zrobił? Tak zaparkował, że mój biały bucik się w balasa, nie? O ja drugi myślałem, że ty nie masz zajebisty start sparingów. Zapraszam dalej. Będzie tylko lepiej. Weź Patryk, potrafię połaść z tym, naprawdę. Dlaczego tak zaparkowałeś, Adi? Nie mam pojęcia. Los tak chciał. Weź na ziemię wejdź, naprawdę. Na ziemię, tam? No. Ale śmierdzi. Jeszcze drugi los tam będzie. Patryczkiem. Dobra, on wygląda na dobrego. O kur... Ty, weź tam, to złap. Ja, się nie. Ty, Mogno, pomożesz? No nie, bo bądź kumpel, co ty. Zajebiście. Tak na sparingi jeszcze nikt nie wjechał. Wiesz jak? Tak, pokręcisz. Pokaż jeszcze raz. Ale nigdy tak nie. Ty, wodą bym to zalał, wiesz? Nie? Chcesz wodą? A skąd masz? No mam wodę już ze sobą. No. Skąd masz? Skąd masz? Ze sklepu mogę. Nie, nie zalej już. No, zajebiście, żeśmy byli tam. Przepraszam. Chyba nie, to nic nie dało. Jeszcze mi nalał do woda. Gówno się w chłonie. Ja powiedziałam mi, że przyjadę do Miami pod największym klubem. I drugi but. I zrób tak jak ja ci mówiłem. No. Adi ci gameplan rozpisał na to. Pierwszy sparing po tych Polek głównym. Nie? Lepiej nie będzie. Bielsze nie będzie. Resting, but yeah. You can do anything. Yeah. So we are on the opposite side.
Yeah, of course, I'm just making fun. Obal Patryk, krzyczy tenek, żebyś obalił. Być. Dobre jedzonko, naprawdę. No, jesteśmy po pierwszych sparingach, dalej odczuwam tego jetlaga. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak mocno odczuwalne. Teraz już wiem, dlaczego chłopaki jeżdżą po 2-3 tygodnie przed na galę. Udało mi się zrobić kolokwium wstęp z... Kurczę, nie pamiętam, nie wiem jak ten gość się też nazywa, ale ze zwycięzcą Tufa, właściwie na UFC 70 kg. I o dziwo to była bardzo dobra runda dla mnie. No i taki czarny gość, który naprawdę mega stójka, nie? Chyba Adam Muisa on się nazywa. Adam Muisa, jakiś medalista olimpijski w taekwondo, nie wiem, no ale stuja. Ciężki poziom. Co, udało się uniknąć jakichś większych obrażeń, chyba tak jak widać, lekko podrapany jestem, a tak to... Fajnie. A, jeszcze z tym gościem robiłem z Jeczenem z ACA, 12-0 w ACA. Mega mocne zapasy. W ogóle gość robię na takim totalnym ludzie, jak nie mam, nawet na szczęki miał. Żół gumę, nie? Żół gumę, jak ze mną sparował. Trochę niepotrzebnie w chwyty z nim poszedłem, bo tam naprawdę czułem jego przewagę, ale takie rundy naprawdę są nieocenione i wierzę w to, że no, może mogę dodać do tego, że problemy z jetlagiem były tak mocne, że pomiędzy rundami poszedłem się wyżywać. No ale to część tej roboty i myślę, że już w przyszłym tygodniu te rundy będą dużo, dużo lepsze na moją korzyść. Szefie, co tu mamy? Witajcie w kuchni Patryka Kaczmarczyka. Dzisiaj spaghetti. To będzie spaghetti z sosem homemade tomato basil. All natural premium, także będzie premium. Nie po to kończyłem technikum gastronomiczne, żeby teraz wiesz. A tu co mamy? A tutaj mamy wolinkę, proszę bardzo. Imponująca porcja. Mówiłem, że będzie dobrze? Świeżo wylizał. Świeżo wylizana łyżka. Szkoda, że nie patelnia. To później. Teraz będziemy kosztować. Aj! Tajską muzyczkę tutaj. Aj! Za twarda jest, żeby kopnąć. Dawaj, mogę. Ale Wandama musicie tutaj, wiesz, kleić jak... Dawaj, kopnij, tak wiesz, na pewno. No, bo fajny film będzie. Dobra. Joi. Here? Really? Yeah.
You don't want training.